Tutaj wołowy antrykot, tutaj noga z gęsi. Jesteśmy w restauracji muzealna, która znajduje się w Muzeum Narodowym w Warszawie i której współwłaścicielem jest znany aktor Maciej Musiał. Co tutaj można zjeść? Jak smakuje? Ile kosztuje? O tym w dzisiejszym odcinku. Ja mam na imię Maciej i zapraszam do oglądania. Jesteśmy w samym centrum Warszawy. Za mną znajduje się Muzeum Narodowe. Restauracja Macieja Musiała znajduje się w środku, w gmachu muzeum. Trzeba wejść, skręcić lekko w prawo i potem zejść na dół. Co ciekawe, Maciej Musiał przez długi czas nie przyznawał się do bycia współwłaścicielem tej restauracji. Dopiero zrobił to mniej więcej rok po otwarciu, kiedy restauracja muzealna pojawiła się w przewodniku Michelin. Nie ma żadnej gwiazdki, nie ma oznaczenia Bib Gourmand, ale i tak obecność w przewodniku to jest bardzo, bardzo duża nobilitacja. Takich restauracji w całej Polsce jest raptem kilkadziesiąt, także trzeba całemu zespołowi stojącemu za restauracją muzealna pogratulować. Mówię nieprzypadkowo, że to jest zespół, bo tak jak wspomniałem, Maciej Musiał jest tutaj współwłaścicielem. Poza tym restauracją zajmuje się ekipa znana z restauracji Ale Vino. To jedno z takich bardziej znanych miejsc w Warszawie z kuchnią autorską, kuchnią polską. My tam akurat jeszcze nigdy nie byliśmy. A tutejszym szefem kuchni jest Przemysław Suska. Myślę, że wielu z Was, nie muszę przedstawiać Macieja Musiała, to znany polski aktor młodego pokolenia, który popularny stał się chyba dzięki serialowi Rodzinka.pl, ale Rodzinka.pl to był dopiero początek. Teraz występuje w wielu polskich produkcjach, a nie tylko polskich w dodatku. Można gdzieś tam w jakimś serialu na Netflixie zagranicznym go było zobaczyć. Również w Wiedźminie chyba, ale w Wiedźminie to tam chyba był przez chwilę. No i jak się okazuje, Maciej Musiał nie tylko jest aktorem, ale także inwestuje zarabiane pieniądze, między innymi właśnie w restaurację, która znajduje się za nami. Tyle słowem wstępu, chodźmy do środka i zobaczmy, co tutaj można zjeść. Siedzimy sobie już tutaj w środku. Pierwsze wrażenie moje było takie, że trochę jak na stołówce wygląda. Takiej może bardziej schludnej, ale jednak jak na stołówce. Być może tutaj kiedyś była jakaś stołówka, kto wie. Niemniej w menu nie ma dań stołówkowych, absolutnie. Są dania kuchni przede wszystkim polskiej, ale zahaczających o różne dania kuchni europejskich. Są to dania autorskie, jednak przynajmniej z opisu są to dania, które potrafimy sobie wyobrazić, jak one będą wyglądały. To miejsce słynie także z wina. Wino jest tutaj bardzo istotne, także skusiłem się na jeden kieliszek białego wina. Nie do końca wiedziałem, które chcę wybrać z karty, więc pani mi tutaj przyniosła trzy. Każdego mogłem spróbować, usłyszeć ciut więcej też o tym winie. No i na tej zasadzie wybrałem to, które próbowałem jako ostatnie. Wino z północnych Włoch, trochę ciemniejsze w barwie. Rzeźkie i orzeźwiające, takiego właśnie szukałem, ale tutaj ten wybór win i na kieliszki, i na butelki jest naprawdę spory. Sommelierem tutaj jest Damian Zakrzewski i opiera kartę win przede wszystkim na winach z środkowo-wschodniej Europy. Są tutaj także wina z Polski. Menu jest zbudowane w taki sposób, że mamy przystawki zimne, zupy i przystawki ciepłe, a także dania główne i z każdej kategorii coś zamówiliśmy. Z tego co wiem, też są tutaj desery, także no pewnie sobie ich nie odmówimy. Swoją drogą zamówiliśmy takie dania, do których to wino nie będzie chyba pasować, ale ja po prostu miałem ochotę na rzeźkie, białe wino. To jest też takie trochę cytrusowe w smaku, które wypiję sobie w oczekiwaniu na dania, a później już chyba zostanę przy wodzie. Taki mam plan, taką mam fantazję. Ja wiem, że w tego typu restauracjach to powinno się przede wszystkim wino parować do dania albo danie do wina, ale to może kiedy indziej. Jeśli lubicie takie rzeczy, to na pewno tutaj z czymś takim się spotkacie. Zaczynamy od przystawki zimnej. Jest to marynowany pstrąg podany z maślanką i oliwą szczypiorkową, a do tego jeszcze jest ogórek i kras pstrąga oraz chipsy z ziemniaka. Danie bardzo wyraziste. Ten pstrąg jest tutaj dość intensywny. Czuć mocno rybę, ma taką fajną konsystencję. Mimo swojej intensywności fajnie to wszystko otula ta maślanka kremowa z dodatkiem oliwy szczypiorkowej. Mamy też taki chrupiący akcent, którym jest ten oto chips z ziemniaka, także mamy tutaj wszystko. Różne smaki, różne tekstury, dzieje się sporo. Jako taka rzecz na start, to jest naprawdę świetna rzecz. Swoją drogą, dzisiaj w menu, dzisiaj mamy niedzielę, więc takim menu weekendowym. Był pstrąg pieczony w całości, taka większa porcja dla nawet dwóch osób. I tutaj w weekendy właśnie takie specjalne dania, bardziej obiadowe do podziału, można spotkać. Stała karta, czyli te dania, których my dzisiaj będziemy próbować, są dostępne w weekendy przez cały dzień, ale w tygodniu są dostępne dopiero po południu, bodajże od 16 czy od 17. Wcześniej jest tylko i wyłącznie menu lunchowe. Nie ma o tym nigdzie informacji na stronie internetowej, także Was na to uczulam. My czekamy na zupę oraz na ciepłą przystawkę, a później oczywiście jeszcze dania główne. Rosołek w niedzielę musiał wjechać. Mamy tutaj kuchnię sezonową w zasadzie, bo mamy rosół z gęsi.
Mówi się, że gęsina na świętego Marcina. Świętego Marcina było wczoraj, 11 listopada. Wczoraj dla nas, kiedy my to nagrywamy. I gęś jeszcze dzisiaj się pojawi w daniu głównym. Tutaj poza tym, że sam rosół, sam bulion jest z gęsi. I pierwsza łyżka, pierwszy smaczek jest taki, że trochę tego smaku nie ma. Ale ten taki mięsny, głębszy smak pojawia się dopiero po chwili, po przełknięciu bulionu. Mamy poza tym boczniaki oraz uszka. Uszka z gęsiną, które no, stoją w kontrze do samego bulionu, bo tutaj tego smaku jest znacznie więcej. Świetne są te uszka, wyrób mączny pierwsza klasa. W menu były także pierogi, bodajże z cielęciną. Nie zamówiliśmy ich, ale po spróbowaniu tych uszek stwierdzam, że następnym razem właśnie na jakiś inny wyrób mączny bym postawił. Uszka naprawdę genialne. Ten rosół jest ok. Faktycznie po chwili nabiera troszkę kolorytu, ale wolałbym jednak taki mocniejszy, intensywniejszy, bardziej wyrazisty. Tutaj jak dla mnie sam bulion chyba ciut za delikatny. Na całe szczęście te uszka nadrabiają. W ciepłej przystawce też się pojawia danie mączne. Kluska śląska, w zasadzie kluski śląskie tutaj były. I też bardzo sezonowa rzecz, bo mamy tutaj pire z dyni, na którym te kluski leżały. Na kluskach z kolei była taka dynia makaronowa oraz peski z dyni. Jedyna rzecz, która z dyni nie jest, no to liście szałwi. Same kluski genialne. Przepyszne. Rewelacyjne kluski śląskie. Ale też to pire jest fantastyczne, bo ono jest dodatkiem palonego masła. Z kolei makaronowa dynia. Mam wrażenie, że była jakoś marynowana wcześniej, bo czuć trochę takim cytrusem, jest delikatnie kwaśna i to wszystko naprawdę fantastycznie się łączy. Mamy też znowu jakiś chrupiący akcent, w tym przypadku peski z dyni. Naprawdę świetne, sezonowe danie. Bardzo lubię kluski śląskie, więc jak je zobaczyłem w menu, to nie mogłem sobie odmówić. W ramach dania głównego mamy antrykot wołowy, wysmażony na takie medium rare w zasadzie. Mięso jest ok, nie jest to stek mojego życia, absolutnie, czy kawał mięsa mojego życia. Trochę trzeba je pogryźć, nie jest może żylaste, ale też nie jest taki mięciutki, rozpływający się w ustach. Nie jest też jakoś przyprawione, widzicie, tak to wygląda. Dość szybko ono ostygło i podano je w towarzystwie tłoczonych ziemniaków. Tutaj mamy pire z brukwi, zadziwiająco smaczne, ale pewnie dlatego, że tutaj dużo masła, co widać po samej konsystencji. No i mamy do tego sos pieprzowy, czyli jeden z takich klasycznych sosów do steków. Widać tutaj kawałki kolorowego pieprzu. Jak ktoś lubi, no to pewnie byłby zachwycony. Dla mnie jest to takie danie, które jest ok, całkiem dobre, ale raczej drugi raz bym go tutaj nie zamówił, bo ten jeden raz w zupełności mi wystarczył. Inaczej jest w kontekście gęsiny, którą już wam zapowiadałem. To była noga z gęsi, ale bez kości, także nie do końca przypominała nogę z gęsi, no bo nic z tego mięsa nie wystawało. I to mięso jest tutaj naprawdę bardzo smaczne, mięciutkie. Trudno było mi to nawet pokroić. Podane w sosie własnym, intensywnym, wciągającym, z marchewką z jabłkiem, ale jest to po prostu marchewka i jabłko pokrojone w kostkę. To jabłko fajną taką słodycz, czyli taką kwasowość do całego dania dodaje i też świetnie komponuje się z gęsiną. Chrupiący jarmuż oraz placek ziemniaczany, który jednak wygląda jak takie obsmażone pire ziemniaczane, bo w środku jest w zasadzie półpłynny, jakby tutaj było w nim mnóstwo masełka, a przy okazji jest to chrupiące, także to danie o wiele, wiele lepsze. Je mógłbym spokojnie zjeść jeszcze drugi, trzeci czy czwarty raz. Fajny domowy obiadek, ale w wydaniu restauracyjnym i jednak z miejsca, które rzadko się je w domu. Gęsina często na naszych stołach raczej nie gości, także bardzo, bardzo polecam wam to danie. Mamy desery. Tutaj marynowane jabłko z dodatkiem mascarpone, ale to mascarpone jest inne niż zazwyczaj. Nie jest takie na maksa kremowe, trochę takie grudkowe, ale świetnie pasuje do tego marynowanego jabłka. I tutaj mamy takie ciastko cygaretkowe, tak to się nazywa bodajże. Bardzo delikatne, kruche, w smaku lekko cynamonowe. Ten deser jest taki rześki, trochę kwaśny, nie za słodki, jak najlepsze torty na imieninach cioci. A tutaj z kolei coś cięższego, ale też wcale nie aż tak słodkiego. Jest to czekoladowy mus ze śliwką i z konfiturą śliwkową. Bardzo, bardzo, bardzo mocno czekoladowy deser. Można w nim się tak troszkę wręcz zatopić. Są tutaj też takie chrupiące orzeszki i myślę, że oba desery wzajemnie się fantastycznie uzupełniają.
Jeśli kochacie czekoladę, no to musicie ten zamówić. Jeśli kochacie owoce i mascarpone, to ten drugi. A jeśli po prostu uwielbiacie dobre desery, ale nie za słodkie, no to śmiało bierzcie oba. W menu deserowym była tylko jeszcze jedna pozycja i był to ser bursztyn, bodajże z jakimś czatni z jabłek i gruszek. A po udanym deserze oczywiście kawa, podwójne espresso. Muszę tutaj teraz wszystko przetrawić, przemyśleć i wam podsumować. Oczywiście zaraz podam też ceny. Jak pewnie widzieliście, dania w tej restauracji przypominały potrawy, które są serwowane w takich bardziej eleganckich restauracjach, ale równocześnie jest to miejsce dość swobodne. Tak jak powiedziałem na początku, troszkę czuliśmy się przez pierwszych kilka minut jak na stołówce jakiejś, może bardziej schludnej, ale wciąż stołówce. Jak do restauracji przyszło więcej osób, no to troszkę to wrażenie prysło. Niemniej nie mieliśmy tutaj białych obrusów, obsługa też była w miarę swobodna, dzięki czemu mieliśmy taki miks bardzo smacznego, eleganckiego jedzenia, pomysłowego i z jakimś takim autorskim twistem, z bardzo swobodną atmosferą, której myślę coraz częściej łakniemy wychodząc na miasto. Generalnie widzimy to jeżdżąc po świecie, że jest taki trend na restauracje obecnie. Dobre autorskie jedzenie, bardziej eleganckie dania i raczej swobodna atmosfera. Co nam najbardziej smakowało? Na pierwszym miejscu postawiłbym te kluski śląskie, na drugim gęsinę, a na trzecim miejscu marynowanego pstrąga. Najmniej smakował nam ten antrykot zdecydowanie. No i do rosołu mieliśmy też jakieś, ale brakowało takiej wyrazistości bulionu. Uśredniając jedzenie, naprawdę bardzo, bardzo smaczne. Z chęcią bym tutaj wrócił za jakiś czas, kiedy będzie już nowa karta, albo wpadł faktycznie na lunch, bo też wydaje mi się, że mogą być one ciekawe. Mówiłem, że nie ma informacji o lunchach na stronie. Jest na Facebooku i co tydzień są wrzucane lunche na dany tydzień. Niemniej brakuje gdziekolwiek informacji o tym, że od tej do tej godziny są tylko i wyłącznie lunche, a reszty karty nie ma. No i na koniec oczywiście czas na ceny. Woda 16 zł, kluski śląskie 39 zł, rosół 33 zł, marynowany pstrąg 39 zł, noga z gęsi 89 zł, antrykot 94 zł, kieliszek wina tego, które ja piłem 34 zł, ale ceny za kieliszek były bardzo różne, od 20 kilku do nawet 50 kilku złotych. Herbata 15 zł, mus czekoladowy 33 zł, ten drugi deser 32 zł i za podwójne espresso 14 zł. Łącznie wyszło 438 zł. Dawajcie znać, co sądzicie o tej restauracji, czy w niej kiedykolwiek byliście. Mamy w Warszawie troszkę tych restauracji prowadzonych czy współprowadzonych przez celebrytów wszelkiej maści i myślę, że restauracja muzealna, za którą w jakimś stopniu odpowiada Maciej Musiał, jest jednym z lepszych takich miejsc. Ten poziom jest tutaj naprawdę fajny. Dawajcie znać, co wy o tym sądzicie, jakie macie ulubione restauracje celebrytów w Warszawie czy w Polsce. A ja tymczasem się żegnam. Do zobaczenia w lepszych czasach. Na razie. Cześć. Smacznego.